To czas i pora, żeby przywitać w naszym szlakierowym studiu naszego dzisiejszego gościa. Zgodnie z moją zapowiedzią już teraz Edek Dworniczek, solo. Witam cię bardzo serdecznie. Witam cię. Zawsze było was więcej, tu teraz solo i właśnie troszkę tak, żeby wyjaśnić tym, którzy są może i zdziwieni, że widzą cię samego, o co tu wszystko w tym chodzi. Edek, rozpadło się trio, wasze Blue Party po jakimś tam czasie, który spędziliście razem. Jak to było? Długo żeście zastanawiał nad tym, czy iść samemu tą ścieżką muzyczną? O tym, czy założa nowy zespół? Czy po prostu żeś stwierdził, nie, dobra, dam sobie z tym spokój i nic nie robię? Wiesz co, kiedyś mi się to zdarzyło, że po jakimś takim zawirowaniu, na samym początku, jak kiedyś z Kazikiem, żeśmy zaczynali pierwszy zespół nasz tworzyć, to coś nie wyszło na początku i tak, chyba damy sobie spokój. Tak pomyślałem. I po jakichś 2 czy 3 miesiącach coś mnie takiego naszło, że stwierdziłem, że bez tej muzyki, bez tego grania, śpiewania, no nie dam rady. No i tak w tym momencie akurat, o którym teraz gadasz, to nie było takiego wahania. Ja po prostu musiałem wejść z powrotem w ta muzyka. No z racji, że już nie w Blue Party, tylko teraz już solowo, to właściwie nie było to skomplikowane dla mnie, jeśli chodzi o zaczęcie tej nowej drogi. Jedynie co, no to rzeczywiście jakoś lekko niepewność taka się pojawia, bo to wiadomo, jak samemu, to się trochę bardziej odpowiada za to, co się robi. A do tej pory, jakby nie było, było to trochę rozłożone. Na zawsze szło na trzy wszystko wziąć. Dokładnie, zawsze szło to tak trochę rozmydlić. Dobrze, to o tych wahaniach, o tej przyszłości i o tym wszystkim dzisiaj z Edkiem właśnie klachomy. W każdą noc i dzień czekam choć na mały znak. Chcę, by przyszła tu i zmieniła wokół świat. To ustalając co tego chronologia zdarzeń, już dochodzi do tego, że jesteś pewny, że idziesz solo przez ten muzyczny świat. Jak wyglądał ten moment, ten proces wyboru studia, kompozytora, tekściarza? Nie wiem, czy sugerował się na przykład tym, nie, u tego nie będę robił, bo tam robi ktoś tam, a z tym nie, bo komuś tam pisał. Jak to było? Nie, nigdy w życiu. Ja cenię wszystkich aranżerów, twórców muzyki, tekstów, wykonawców tak samo. Twierdzę, że zawsze każdy ma swojego odbiorcy. Ale jeśli chodzi o mojego, tych ludzi, z którymi ja zdecydowałem się pracować, to powiem szczerze, to nie miałem żadnych wątpliwości, dlatego że już dawno, dawno temu, jeszcze w czasach takiego programu, chyba mogę powiedzieć, którego już nie ma w tej chwili w telewizji państwowej, nazywał się Telefoniada. No. Taki program, który podobno nikt nie oglądał, ale... A wszyscy znali, tak. 3 miliony ludzi siedziało przed telewizorami i tam zaczynałem swoją drogę jakby tą medialną. Tam z Kazikiem zresztą też występowałem, też mi się zdarzyło. I tam poznałem wtedy twórcę tej muzyki, którą w tej chwili wykonuję. Dokładnie chodzi mi o Aleksandra Woźniaka, to jest znana postać na rynku muzycznym, nie tylko śląskim, ale również w całej Polsce. Bo to zespół PIN, bo to aranżer znanych gwiazd polskich, Piasek, Maryla Rodowicz i tak dalej. No to same największe takie nasze tutaj lokalne, polskie nazwiska. No i już dokonujesz tego wyboru, wiesz, że chcesz iść w tym kierunku. Wydaje ci się, że to już jest dobry kierunek? Jestem co do tego przekonany. Tu nie mam żadnych wątpliwości, dlatego że Olek to jest człowiek, z którym już wtedy, dawno temu, to był w 98 roku, już zacząłem współpracę. I powiem szczerze, że ta forma współpracy, ten sposób pracy z Olkiem tak mi dobrze jakoś wchodziło to wszystko, że zdecydowałem, że jeśli kiedyś spróbuję samemu coś robić, to właśnie spróbuję z Olkiem. Udało się. No, kto za muzykę odpowiada, to teraz już wiemy. Dalej będziemy drążyć ten temat, bo pytań jeszcze trochę zostało. Idę tam, gdzie noc splata się z początkiem dnia, by usłyszeć ją w drżeniu strun i szumie traw. Dobrze, no to już kompozytora też my poznali. O tekście za chwilę też nieco więcej powiemy, ale czy były jakieś rozważania przed tym startem w ta solowa kariera, czy zacząć jednak od ballady, czy jednak od czegoś mocniejszego, czy właśnie takim konkretnie numerem, który żeś stworzył jako pierwszy?
Powiem ci tak, nad tym się poważnie zastanawiałem, bo właściwie to nie wiadomo, czym uda się zainteresować słuchacza, jakim klimatem uda się zainteresować, w czym najlepiej się pokazać. I takich różnych pytań jest sporo, ale w przypadku tego utworu, mojego pierwszego takiego solowego utworu, to jak usłyszałem pierwszą propozycję, którą mi przysłał Olek, to powiem szczerze, nie miałem żadnych wątpliwości. Dla mnie ten utwór miał swój klimat, taki, który myślę, że my z Olkiem dobrze czujemy i stąd też fajnie mi się ułożył tekst. Myślę, że też jestem z niego zadowolony i myślę, że całościowo zrobił się z tego fajny, taki dosyć ciepły, mimo swojego tempa i takiego bitu dosyć wyraźnego, to taki trochę romantyczny kawałek wbrew pozorom. Czyli troszkę tak dwa w jednym. I balladowo, że o tej miłości, o tym romantyzmie, ale jednak z tą nóżką, która tak bardziej dokładnie może... Dokładnie. To, co rusza, nie? Powędrować. Dobrze, to o tym numerze, moi drodzy państwo, już za chwilę. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia. Jest jak kojący ciepły deszcz, co zwierza. Chronologia zdarzeń jest teraz taka, że padł na utwór Moja Nadzieja. Kompozycja, już my wspominali, Olek Woźniak, tekst jest twój. I teraz pytanie, bo ostatnio bardzo dużo w tym studiu się gadało o tekście, o pisaniu tych tekstów i w ogóle. Jak to było? Napisał, żeś tekst wysłał do Olka, czy Olek wysłał ci propozycję muzyki, a ty do muzyki stworzył, żeś tekst? W tym przypadku było tak, że poprosiłem Olka, bo Olek się nawet nie pytał, w jaki sposób to zrobimy, ale poprosiłem Olka o pewien pomysł, zamysł taki muzyczny. I to, co do mnie od niego doszło, spowodowało, że jakoś wszedłem w taki klimat akurat i ten tekst jakby się sam pojawił wtedy. Myślę, że nie próbowałem, szczerze mówiąc, za dużo, nie miałem takiej okazji, żeby tworzyć najpierw tekst, a potem muzykę do tego. Myślę, że tu w tym przypadku udało się dobrze to zsynchronizować, jak to się mówi, nie? Czyli była taka próbka, wysłano do ciebie, ty żeś se posłuchał i gdzieś ci tam już się to zaczęło układać. Czy w przyszłości też raczej w ta strona będziesz próbował iść, że najpierw muzycznie, a potem tekstowo, czy jednak już jakaś ta ręka się tak wyrobiła, że piszesz coś tam i już ci nawet melodię jakaś tam z tyłu słychać? Czasami się to zdarzy, ale rzeczywiście wolę, tak jak teraz powiedziałeś, wolę najpierw usłyszeć muzykę, a potem zrobić do tego tekst, napisać do tego tekst. To jakoś wtedy czuję, wiesz, próbuję się dopasować do klimatu danego utworu tym tekstem, także myślę, że to też tak fajnie się potem zazębia. Matury wprawdzie już za nami, kolejni maturzyści się szykują, bliżej studniówki my bardziej są, ale zróbmy sobie to jako analiza tekstu, czyli co autor miał na myśli, bo tam śpiewasz tak, twoja nadzieja przynosi wiarę co dnia. To jest piosenka tak bardziej o miłości, czy jednak jakaś tam z tyłu w podtekście jest twoje nowe, na tej nowej drodze? Świetnie. Brawo dla ciebie. Brawo dla ciebie. Zdane. Piąteczka. Jest. No bo tutaj dokładnie rozszyfrowałeś sens tego utworu. Mogłoby się wydawać, że początek jest o kobiecie, o jakiejś miłości, ale tak właściwie tą miłością jest ta nadzieja w tym utworze. I dokładnie w tym refrenie przechodzimy do sedna sprawy. Ta nadzieja jest wszystkim. Ona przynosi wiarę co dnia, ona jest jak kojący letni deszcz i tak dalej. Tam to jest wszystko jako niejako pokazane w tej nadziei. Zawarte jest wszystko, co pozytywne, co czasami niektórym ludziom umyka, gdzieś ucieka. A w tym momencie mam nadzieję, że słuchając tego utworu spowoduje to, że ta nadzieja do nich z powrotem będzie wracać. Nadzieja, ważna sprawa. Moi drodzy państwo, egzamin zdany, piąteczka zaliczono, więc świetnie. Za chwilę troszkę o przyszłości będziemy klachać. Edek, troszkę to rozłożymy na kilka pytań, bo przyszłość, no dzisiaj nie wiadomo sami, co przyszłość, co przyniosą kolejne dni, bo pandemiczny, wojenny czas w ogóle czegoś innego zupełnie nauczył, ale jaki jest twój plan na ta przyszłość?
podbicie, nie wiem, telewizji, radia, wywiady, koncerty, odwiedziny w zakładach pracy. Jaki jest plan? Tutaj jak najbardziej chciałbym, żeby ta moja muzyka trafiła do jak najszerszego grona odbiorców. To zresztą będzie, myślę, słychać już w następnych utworach, bo te już są gotowe. I na przykład będę starał się łączyć pewne nurty, to znaczy na przykład mam kolejny utwór, który już jest przygotowany, nosi tytuł Czekam, a właściwie jest to motyw szlagierowy podany w wersji trochę innej, to znaczy na przykład bardzo podobnym do motywu Queenów Radio Gaga na przykład. Tak się zaczyna. Potem sam utwór jest skoczny i melodyjny, szlagierowy, ale jest w takim klimacie właśnie lekko nowych brzmień, tak jak mają Komodo, taki zespół Komodo. To są takie nowsze brzmienia, trochę DJ-skie, trochę nowocześniejsze, a jednak jakby nie było, ten szlagierowy sznyt tam jest. I to jest, myślę, sposób na to, żeby też pokazać to innym ludziom, którzy na przykład lubią popową muzykę, a mimo wszystko nie mieli okazji do tej pory poznać takiego lekkiego klimatu. Lekko, łatwo i przyjemnie, tak się przynajmniej o szlagrach Godo. Dobrze, ale skoro już wspomniane, że Czekam, to kolejny z numerów, który ujrzy światło dzienne, to twoi fani, jak powiedzą, czekamy, to ile jeszcze poczekają na premiera tego numeru? Myślę, że tu niedługo, dlatego że planuję tą premierę, powiem szczerze, w najbliższym czasie. To mogą być kwestie może tygodnia, może dwóch tygodni. Myślę, że w najbliższym, to jest ten najbliższy czas. Czyli ten 2022 to jeszcze drugi singiel ujrzy światło dzienne. To na pewno, a w planie jest jeszcze przed końcem roku, może nie wersja teledyskowa, bo do tej piosenki Czekam już teledysk jest gotowy, natomiast myślę, że jeszcze przed końcem roku pojawi się pewien ciekawy utwór, który jest w nietypowej trochę stylizacji muzycznej, ale myślę, że powinien bardzo zainteresować. Brzmi to wszystko ciekawie, brzmi to też zagadkowo, ale powiedz mi, no dobra, to już trzy utwory. Co z płytą? 2023? Takie są plany. Ja powiem szczerze, do końca przyszłego sezonu, źle mówię, do początku przyszłego sezonu letniego, ta płyta, materiał na płytę powinien być gotowy. Takie są założenia. W tej chwili mam gotowych sześć utworów. Już jest gotowe. Już są gotowe. Czyli tak jakby połowa płyty jest gotowa. Tak jakby połowa płyty. Co znaczy, że trzy utwory są nagrane tak na 100%, natomiast te pozostałe są do nagrania, ale są już gotowe. Także myślę, że to jest kwestia naprawdę, jak dobrze pójdzie i dalej tak pójdzie, to tutaj w tym momencie powinienem tego terminu dotrzymać. A jeszcze ciekawostkę powiem, bo oprócz twórcy Olka Woźniaka tutaj wspomnieliśmy, to mam jeszcze jednego aranżera, którego na razie nie chcę ujawniać, niech to zostanie mała tajemnica, ale to o to chodzi, że ten aranżer jest u nas na Śląsku kompletnie nieznany, natomiast myślę, że ma swoje takie fajne pomysły muzyczne, które będziemy mogli wykorzystać. No cóż, moi drodzy Państwo, brzmi to wszystko troszkę tajemniczo, troszkę zagadkowo, ale to też jest tak jak przed pójściem do nieznanej restauracji. Niby wiemy, że podadzą rolada, ale cały czas zastanawiamy się, jak będzie smakować. Ta rolada już troszkę się odkryła, już smakuje nieźle. Czy będzie jeszcze smaczniejszą, czy to wszystko czas pokaże? Doprawimy. No, na te doprawianie czekam. Edek, dzięki Ci wielkie za to. Bardzo Ci dziękuję za gościnę. Do miłego spotkania. Edek Dworniczek, moim waszym gościem dzisiaj był.